Czy tej zimy zabraknie nam węgla? Coraz niższe temperatury za oknem i coraz więcej osób zaczyna ogrzewać swoje domy. Sezon w pełni, a to oznacza większe zainteresowanie zakupem węgla. Czy to dobry moment, żeby zrobić zapasy? I czy jest ryzyko, że go naprawdę zabraknie? O to zapytaliśmy ekspertów. Fatima Orlińska. W Katowicach trwa konferencja klimatyczna PreCOP, poprzedzająca szczyt klimatyczny ONZ w Azerbejdżanie. W ramach wydarzenia zorganizowano Energy Days, czyli szereg prelekcji, debat i warsztatów, w trakcie których węgiel odmieniany jest przez wszystkie przypadki. A wyraz ten odmieniają przez wszystkie przypadki nie tylko eksperci. Wielu zadaje sobie pytanie, czego nie zabraknie. Marek Wesoły, były sekretarz w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podkreśla, że z każdym rokiem węgla będzie coraz mniej, bo mniejsze jest wydobycie. Między innymi elektrownia Rybnik, która ma być zamknięta, to też powoduje mniej tego węgla, z którego odsiewa się węgiel dla gospodarstw domowych, co globalnie powoduje sytuację taką, że na rynku rzeczywiście tego węgla grubego dla gospodarstw domowych będzie mało, będzie mniej. I mieliśmy tu już sytuację taką w poprzednim roku, w tym roku myślę, to się powtórzy w okresie zimowym. I oby nie było tak, że rzeczywiście zabraknie. Myśmy mieli taką sytuację w zeszłą zimę, że troszkę było zapasów z tego czasu, kiedy ściągaliśmy ten węgiel przy okazji pandemii. O tym, że zimą węgla może zabraknąć, już kilka miesięcy temu ostrzegali związkowcy górniczy. Apelowali wówczas do rządu w sprawie rozporządzenia o paliwach stałych, zgodnie z którym węgiel dla gospodarstw domowych musi spełniać określone normy. A że polskie górnictwo takiego nie wydobywa, musi być importowany, prawdopodobnie z Kazachstanu. Jak pamiętamy, 2 lata temu, kiedy tego węgla zabrakło, ludzie kupywali maksymalnie, ile potrzebowali. Czyli jak potrzebował 2 tony, to kupił 5, bo taka była możliwość kupienia maksymalnie 5 ton. I kupywali 5 i zeszły rok jeszcze objechaliśmy. Ten rok już będzie trudniejszy, a jeśli my w tym czasie jeszcze wyeliminujemy te 2,5-3 miliony choćby z polskiej grupy węglowej, tych węgli grubych, no to to oznacza, że tego węgla braknie i to braknie dość szybko. Węgla nie brakuje, przynajmniej na ten moment, mówi Polska Grupa Górnicza. Jak jednak podkreśla, trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądała za kilka tygodni, co w dużej mierze zależne jest od tego, jak intensywna będzie zima. PGG jako spółka Skarbu Państwa niejako determinuje ceny węgla na rynku. To, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że cały czas produkcja idzie zgodnie z planem. Na chwilę obecną nie mamy żadnego ryzyka, że tego węgla braknie, ale tak jak mówię, to jest na chwilę obecną. Zachęcamy oczywiście naszych klientów do nieczekania do tego, aż zrobi się zimno, tylko do zaopatrzania się właśnie w produkt już teraz. Nasz sklep przygotował promocje, te promocje w tym roku były realizowane. Dodatkowo ceny za tonę, jak zapewnia PGG, są niższe niż w zeszłym roku. Pełne przygotowanie i zabezpieczenie we węgiel na rozpoczynający się sezon grzewczy gwarantuje również Tauron, który surowiec dostarcza do ciepłowni. Jeszcze kilka lat temu spółka zużywała około 900 tysięcy ton węgla rocznie. Dziś te liczby oscylują w granicach 600-700 tysięcy ton w ciągu roku. Nasza grupa Tauron, centralizuje zakupy węgla. My jako spółka zależna od Tauron Polska Energia opieramy się na zakupach, które są realizowane przez grupę. Na dziś mogę powiedzieć, że mamy wszystkie składowiska wypełnione po brzegi i dostawy węgla są realizowane na bieżąco. Także na najbliższy sezon grzewczy 2024-2025 węgla dla ciepłownictwa, dla Tauron ciepło nie braknie. Żeby jednak kupić go w korzystnej cenie, warto się pospieszyć. Kolejne chłodne dni będą powodowały coraz większe zainteresowanie opałem, co nie bez znaczenia pozostanie dla cen. Według danych portalu Energy Instrat najniższą od 2 lat cenę węgla odnotowano w lipcu tego roku.